Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na przejazd gameplay z OMSI 2 konkretnie. I jesteśmy na mapie Pruszków. Mapa stworzona przez Otto88, zmodyfikowana przez Esela. Przed nami Mercedes O520 Cito. Ja już sobie rozkład jazdy wybrałem. Także włączamy tutaj zasilanie. Odjeżdżamy 15:51, czyli za ciut ponad minutkę. Światełka, oświetlenie na zewnątrz, żeby wszystko było na Cito. Cito, jak na Cito. Sobie kamerę tutaj jeszcze zmienię na tył. Bo tutaj w ogóle to jest niestety jedna jedyna linia. Linia numer 1 i teraz sobie ją zaprogramujemy. I teraz tak, zrobię to inaczej. Aniżeli mówi podpowiedź przy starcie mapy, bo tam mamy treść taką, że kody do sterownika brzmią 10100. No i wtedy jest false road. A teraz jest wszystko ok. Wpisałem 00100. No także tam jest po prostu błąd w tym wpisie. No dobra. Jedziemy, bo my musimy sobie przejechać, właśnie taką pętlę zrobić i przejechać sobie na inny właśnie przystanek. Z tego startujemy, właśnie tutaj tak zawracamy sobie. Więc jak widzicie, plantowa 01. Zaraz te podpowiedzi chyba wyłączę. No i tak jak wspomniałem, jest niestety tylko jedna linia. Taka linia objazdowa właśnie. Startujemy z tego miejsca i w tym samym miejscu kończymy nasz kurs. Niestety. Osiedle Staszica 01. I jesteśmy po czasie, czyli jedziemy dalej. Ogólnie, jeżeli chodzi w ogóle o tą mapę, to jej premiera była dla mnie w ogóle niespodziewana i było to dla mnie spore zaskoczenie. Nie wiem, czy jakoś w ogóle przeoczyłem temat z tą mapą. Ale nie wydaje mi się, po prostu chyba autor pracował nad tą mapą w ciszy i spokoju. No i dodatkowo właśnie z tego co mi wiadomo, SL spolszczył ją troszeczkę tutaj. Oznakowanie doszło, jakieś polskie obiekty. Te wszystkie malowania na jezdniach chyba. I my tutaj do prawego na razie, a za chwilkę będziemy skręcać, zmieniać pas na lewy. No ogólnie Cito. Mercedes Cito to bardzo ciekawy pojazd, aczkolwiek chyba mało udany, jeśli chodzi o tutaj zastosowanie tej nietypowej skrzyni biegów, bo tutaj właściwie mamy trzy biegi, to znaczy przód, neutralny i w tył, ale nie ma typowych przełożeń, czyli pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci bieg, no takie nietypowe zastosowanie.
Zobaczcie, tutaj minuta po czasie jestem. To jest coś ciekawego. Troszeczkę w niektórych miejscach mapka lubi przyciąć. Właściwie nie wiem, czym to jest tutaj spowodowane, bo jakoś dużo elementów tutaj nie ma. Także to jest dla mnie ogólnie spore zaskoczenie. Ale nie jest to też jakaś ogólnie tragedia, jeżeli chodzi o tą wydajność, bo no, są takie elementy naprawdę sporadyczne na tej właśnie mapie. A ogólnie właśnie dobrze, że tutaj SL przyłożył swoją rękę i właśnie dodał te polskie obiekty. Tym bardziej, że jest to mapa realna. Z lewej wolne, z prawej tutaj mamy taki... O, a nie. Po krawężnikach nie lubimy jeździć. No, tutaj ogólnie nic nie jeździ, ale tak wiecie. Zapobiegawczo się zatrzymałem. Tak ogólnie nie jadę tutaj jakoś specjalnie na czas. Co prawda jesteśmy spóźnieni, ale to nic. Nikt tutaj niestety nie wysiada jeszcze. A szkoda. Bo za chwilkę może nam zabraknąć miejsca, ale to nic. Proszę, Kubusia Puchatka, ulica. Ciekawe, ciekawe. No, tak jak mówię, pojazd bardzo ciekawy, aczkolwiek jednak jakbyśmy mieli tak realnie rzeczywiście pracować w takim CITO przy tych dźwiękach silnika, jakie ten pojazd z siebie wydaje, to ja bym chyba jednak szybko podziękował. Tutaj w lewo. Jednokierunkowa, no dobra, wszystko ok, wszystko jasne, parkowanie po lewej stronie wzdłuż krawężnika. No tutaj mam wrażenie, że te przecięcia pojawiają się, kiedy jest jakaś tam większa liczba elementów do wczytania. Na to wygląda. Niskie temperatury w autobusie. O panie. Tutaj bardzo fajnie akurat ten plac zabaw jest, taki bardziej charakterystyczny element. Nawet chyba nigdzie wcześniej czegoś takiego nie spotkałem na mapie, na jakiejś mapie w OMSI. O, teraz mamy kluczyk, żółta kontrolka, przystaneczek. Czyli tutaj ludzie sobie wysiadają na ulicy Chopina. W lewo.
Ogólnie ruch na tej mapce, tutaj na tych właśnie ulicach, jak już wyjedziemy z tej ulicy Staszica, mały jest. A raczej taki dosyć bardziej znikomy. Też by można było tak to określić. Ja tutaj w tym CITO nie mam żadnych modów wgranych, także tylko wsiadanie pierwszymi drzwiami, wysiadanie drugimi. Dwie osoby się nie załapią, jak widać. Brak miejsc. A właśnie wiem, że są takie mody na to wsiadanie. Czyli taką pętlę sobie tutaj zataczamy. Tutaj będzie też taki fragmencik po ulicy z Kostki Brukowej. Też bardzo ciekawy. U mnie w mieście też jest taki fragment na linii 6, właśnie przy szpitalu. Chociaż ta kostka już jest troszeczkę zniszczona. Ale jednak całkiem nadal się jeszcze dobrze trzyma. Obydwóch panów wsiada. Tylko dwie osoby wyszły chyba. Bardzo ładne stanowisko kierowcy. Wszystko czysto, przejrzyście, czytelnie. O tak, tu już mamy ruch. Dwukierunkowy, o czym informował znak. Zwróćcie uwagę, że te drzwi akurat zasłaniają lusterko, także trochę niefortunnie ustawienie lusterka. A zobaczcie, jakie mamy też przy okazji opóźnienie załapaliśmy. Tutaj w lewo, w prawo kierunkowskaz. Lewa wolna, prawa również, to jadymy. Znaczy, taka jest chyba tutaj charakterystyka tej mapy, o ile nie właśnie, kurde, że mi tu nie przechodzili przez ten kwietnik, czy co to tam. O ile w ogóle nie jest tak rzeczywiście, że ten rozkład jazdy w Pruszkowie na linii numer 1 no jest taki ciasny i mało dopasowany, powiedzmy, do realiów właśnie na ulicach panujących właśnie w Pruszkowie. I tutaj też ciekawa kwestia, znak jest tylko po jednej stronie przejazdu. Jak już właśnie jedziemy w tą stronę, już wracamy.
Już nie musimy się wcale zatrzymywać, nie ma znaku stop. Tam jeszcze są jakieś dwa znaki. Na jednym słupku umieszczone. Nie, po prostu SL pewnie zapomniał o tym. Troszkę takich dziur tutaj zrobionych, poukładanych na ulicy. No to wszystko wpływa na fajny klimat. Szkoda tylko, że pasażerowie nie mówią, w ogóle nie mówią, no. Fajnie by było, gdyby w ogóle mówili w języku polskim. No ale niestety, tego zabrakło. I tutaj już nie wyjeżdżamy na tą główną drogę. To też się tym różni. Ten powrót. Tylko jedziemy sobie taką drogą równoległą do tej drogi głównej. Tutaj znacznie mniejszy ruch. Zobaczcie, tam samochodów jest całkiem sporo. No i powoli kończy się właśnie nasza przygoda z tą mapą. Jedynie co mogę powiedzieć, no kurczę, szkoda, że znów jedna linia i szkoda, że taka krótka, nie? Pojeździłoby się więcej. To i tak ze środka będziemy skręcać. Żeby się zmieścić bez problemu. Proszę bardzo. Drzwi. Dziękujemy za przejazd. Mam nadzieję, że było miło. Przyjemnie. Zobaczcie, 2,5 minuty załapaliśmy spóźnienia. Chociaż tu wszystko ok, ale jednak to spóźnienie było. Ciasny rozkład jazdy. O, właśnie. Zobaczcie, ile tych ludzi się tu nam nazbierało. Całkiem sporo. Także mam nadzieję, że się podobał przejazd. No i za jakiś czas znów coś wam tam nagram, jakiś gameplay, bo to tak właśnie staram się przeplatać. Czy to obiektywne ocenianie, czasami jakieś mody wpadną, czy też polska twórczość. Także to tyle w tym odcinku z gameplaya. Byliśmy na mapie Pruszków, jechaliśmy Mercedesem Cito. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!